Reprezentacja Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej poznała rywali w finałach Pucharu Regionów UEFA, zwanego również Mistrzostwami Europy Amatorów. Losowanie odbyło się w Hiszpanii podczas derbowego spotkania pomiędzy Deportivo La Coruña a rezerwami Celty Vigo. Były pracowite dwa dni, bo poza samym losowaniem, które odbyło się w bardzo fajnych warunkach na meczu derbowym pomiędzy Deportivo La Coruña a Celtą Vigo B, wydarzenie było naprawdę spektakularne. Ponad 20 tysięcy widzów oglądało to losowanie w przerwie meczu. Gospodarzem tegorocznych mistrzostw będzie hiszpańska Galicja, która od początku była faworytem do otrzymania prawa do organizacji tego wydarzenia, co w konsekwencji przełożyło się na brak innych kandydatur. For the time being we are still in the preparation. We still have to do some work. But the Galicia FA is very motivated, very committed, and they try to do the best for all the teams. Swojego zadowolenia z możliwości organizacji tak dużego wydarzenia pod egidą UEFA nie ukrywał przede wszystkim prezes Galicyjskiej Federacji. Pues para Galicia y para la Federación Gallega y Española pues mucha importancia, porque somos muchos practicantes de fútbol en Galicia. Hay 105.000 practicantes de este deporte del fútbol y de ahí que tuviéramos muchísimo interés en que en participar en esta fase final. Pero a mayores queremos también que este torneo es muy bueno socialmente para dar a conocer los valores y toda la fuerza que también tiene toda esta nuestra región que se llama Galicia, ¿no? Estamos muy cerca de Portugal. Y por lo tanto seguramente invitar a todos nuestros vecinos en cierta manera que conozcan España de Polonia a que vengan a visitar Galicia y que aprovechen esta magnífica oportunidad para acompañar a vuestra selección a disfrutar de todo lo bueno que tiene esta tierra que se llama Galicia. Ostatecznie w fazie grupowej Dolnoślązacy zmierzą się kolejno z zespołami z portugalskiej Lizbony, serbskiego Belgradu i czeskiego Zlinu. Mecze odbędą się odpowiednio 9, 11 i 14 czerwca na galicyjskich stadionach. Sporo podtekstów. Zacznijmy od tego, że życzeniowo też podeszliśmy do tego losowania i te życzenia się nasze spełniły. Nie chcieliśmy trafić na drużynę z Bawarii, z którą graliśmy poprzednio w finale, oraz nie chcieliśmy z różnych względów trafić też na Hiszpanów, czyli na gospodarzy. To się ziściło, z tego jesteśmy zadowoleni. Ogólnie optymistyczne losowanie i podchodzimy do tego z zadowoleniem. Podczas spotkania roboczego w Hiszpanii o odczucia związane z losowaniem spytaliśmy przedstawicieli grupowych rywali reprezentacji Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. We are certified. I think both teams, all of the 8 teams in the final, is good teams to play because all of them are very difficult. So we think will be a good tournament, and we hope that we can do our best and get our place in the final. Here maybe. Four teams, it's maybe like better than the others, but I think now it's equal groups and everyone had the chance to go to final. Exactly. We are now especially because the draw with the games and time with the games and not too many times for a rest or something like that. It can be possible for everyone to win the game. I think that you have to be satisfied because you are here on the final tournament. It's most important, and I think the draw was good, but you never know. You don't know the opponent, so we will see in the tournament. And I don't know that you must meet there the good opponents, just a very good opponents, and no one will be outsider. I think. Everybody can win. W wyniku losowania reprezentacja Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej prawdopodobnie dzielić będzie hotel z drużyną Republiki Irlandii. A lot of Polish people living in Ireland now, so it's going to be very interesting, you know. Still a good memories about the Euros in 2012 in Gdańsk and Poznan, and
even though we didn't perform when we were over there, we did a great time and all this, you know. So it's there's a great, already a great camaraderie between Irish people and Polish people. So no doubt we'll have a few drinks and a few songs maybe even when we're in there, you know. So it's going to be good, you know. There's no doubt it's going to be good, you know. Looking forward to it, you know. You just make sure you have to bring plenty of money to buy us the drinks, you know, when we're there. That's the main thing, you know. Spotkanie robocze w Hiszpanii pokazało, że przedstawicieli wszystkich federacji łączy piłka i chęć promowania amatorskich rozgrywek. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że choć to jest turniej rangi Mistrzostw Europy, to jednak dotyczy to rozgrywek amatorskich, więc każdy zdaje sobie sprawę, że te standardy nie będą tak wysokie, jak co po niektórzy oczekiwaliby. Natomiast trzeba przyznać, że wszystkie regiony, wszyscy przedstawiciele federacji, które wystąpią w finałach, podchodzą do tego z bardzo dużym dystansem, z bardzo dużym respektem. Turniej finałowy UEFA Regions Cup rozegrany zostanie na galicyjskich boiskach w dniach 9-17 czerwca. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej będzie bronił tytułu zdobytego przed 4 laty.